Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kłania się Państwu, ojciec Witold Hetner. I zapraszam na dzisiejszą transmisję ze środowej audiencji papieskiej. Odbywa się ona dzisiaj w auli Pawła VI, nie na placu Świętego Piotra. Nic dziwnego, gdyż dzisiaj w Rzymie jest bardzo gorąco. 36 stopni Celsjusza, a więc byłoby to dość uciążliwe dla uczestników i samego Ojca Świętego trwać przez dłuższy czas na takim upale. A więc jesteśmy w auli Pawła VI, która jest klimatyzowana i jest to dobre miejsce. Ojciec Święty już jest obecny, jak słyszymy, poprzez entuzjazm zebranych pielgrzymów. Już jest obecny w auli. Ojciec Święty rozpoczyna audiencję generalną, rozpoczynając ją znakiem krzyża i liturgicznym pozdrowieniem. Przygotujmy się do przyjęcia Jego słów i do otrzymania Jego błogosławieństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój niech będzie z wami. Z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. I teraz usłyszymy, jak zwykle, ten fragment odczytany w kilku różnych językach. Lecture du livre de Daniel. Je continuerai à regarder. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient. Des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Parole du Seigneur. A reading from the book of Daniel. As I watched, thrones were set in place, and an ancient one took his throne. His clothing was white as snow, and the hair of his head like pure wool. His throne was fiery flames, and its wheels were like burning fire. A stream of fire issued and flowed out from his presence. 1,000,000 served him, and 10,000 times 10,000 stood attending him. The court sat in judgment, and the books were opened. The word of the Lord. Aus dem Buch Daniel. Ich sah immer noch hin. Da wurden Throne aufgestellt und ein Hochbetagter nahm Platz. Sein Gewand war weiß wie Schnee, sein Haar wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder waren loderndes Feuer. Ein Strom von Feuer ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm. Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht nahm Platz und es wurden Bücher aufgeschlagen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la profecía de Daniel. Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos
y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían, y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Palabra de Dios. Leitura da profecia de Daniel. Continuava eu a olhar até que foram preparados uns tronos, e um ancião sentou-se. Branco como a neve era o seu vestuário, e os cabelos da cabeça eram como de lã pura. O trono era feito de chamas, com rodas de fogo flamejante. Corria um rio de fogo que jorrava da parte da frente dele. Mil milhares o serviam, 10 mil miríades lhe assistiam. O tribunal reuniu-se em sessão e foram abertos os livros. Palavra do Senhor. قراءة من سفر دانيال. وبينما كنت أنظر إذ نصبت عروش فجلس قديم الأيام وكان لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهب نار وعجلاته نارا مضطرمة ومن أمامه يجري ويخرج نهر من نار وتخدمه ألوف ألوف وتقف بين يديه ربوات ربوات فجلس أهل القضاء وفتحت أسفار كلام الرب. Czytanie z Księgi Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Oto Słowo Boże. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Wysłuchane przez nas słowa proroczego snu Daniela przywołują jednocześnie tajemniczą i pełną blasku wizję Boga. Została ona podjęta na początku Księgi Apokalipsy i odniesiona do Jezusa Zmartwychwstałego, który ukazuje się widzącemu jako Mesjasz, kapłan i król, wieczny, wszechwiedzący i niezmienny. Kładzie rękę na ramieniu widzącego i uspokaja go. Przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. W ten sposób znika ostatnia bariera strachu i udręki, jaką zawsze wzbudzała Teofania. Żyjący nas uspokaja, daje nam bezpieczeństwo. On również umarł, ale teraz zajmuje przeznaczone dla Niego miejsce, pierwszego i ostatniego. W tym splocie symboli jest pewien aspekt, który być może pomaga nam lepiej zrozumieć związek tej teofanii,
tego Bożego objawienia z cyklem życia, z czasem historii, z panowaniem Boga nad światem stworzonym. I ten aspekt ma właśnie związek ze starością. Co ma to z tym wspólnego? Zobaczmy. Wizja przekazuje wrażenie dynamizmu i siły, szlachetności, piękna i wdzięku. Szata, oczy, głos, stopy, wszystko jest wspaniałe w tej wizji. To jest pewna wizja. Włosy są jednak białe, jak wełna, jak śnieg, jak u starego człowieka. Najczęstszym biblijnym określeniem starca jest zaken, od zakan, czyli broda. Śnieżnobiałe włosy to starożytny symbol bardzo długiego czasu, niepamiętnej przeszłości, wiecznego istnienia. Nie trzeba, nie należy demitologizować wszystko poprzez to, co dziecięce. Obraz Boga starego o śnieżnobiałych włosach nie jest głupim symbolem. To obraz biblijny, szlachetny, a nawet czuły. Postać, która stoi między złotymi świecznikami w Apokalipsie, pokrywa się z postacią przedwiecznego z proroctwa Daniela. Jest tak stara jak cała ludzkość, a nawet bardziej. Jest tak stara i nowa jak wieczność Boga. Jest stara i nowa, ponieważ Bóg nas zawsze zaskakuje ze swoją nowością. Zawsze nam wychodzi naprzeciw, codziennie, w jakiś szczególny sposób. W tym momencie jest dla nas nowy, odnawia się zawsze. Ale Bóg jest równocześnie odwieczny, jest zawsze. Jest pewna starość w Bogu. Jest odwieczny, ale się odnawia. W kościołach wschodnich obchodzone 2 lutego święto ofiarowania pańskiego jest jednym z 12 wielkich świąt rogu liturgicznego. Podkreśla spotkanie Jezusa ze starcami w świątyni, między ludzkością reprezentowaną przez starszego Symeona i Annę z Chrystusem Panem, małym, odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem. Piękną jego ikonę można zobaczyć, podziwiać w Rzymie w mozaikach Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. W liturgii bizantyjskiej biskup modli się wraz z Symeonem: oto ten, który narodził się z dziewicy. On jest Słowem, Bogiem z Boga, tym, który stał się dla nas ciałem i zbawił człowieka. I następnie mówi: niech się dziś otworzą bramy nieba, odwieczne słowo Ojca, przyjąwszy zasadę odwieczną, nie wyzbywając się swej boskości, zostaje z własnej woli przedstawione w świątyni prawa przez Matkę Dziewicę, a starzec go bierze w ramiona. Słowa te wyrażają wyznanie wiary pierwszych 4 soborów ekumenicznych, które są święte dla wszystkich kościołów. Ale gest Symeona jest też najpiękniejszą ikoną szczególnego powołania starości. Patrząc na Symeona, widzimy ikonę najpiękniejszą starości. Starość jest jak ten starzec właśnie. Przedstawienia dzieci, które przychodzą na świat, jako nieustanny dar Boga, wiedząc, że jedno z nich to syn zrodzony w wewnętrznym życiu samego Boga przed wszystkimi wiekami. Starość zmierzająca ku światu, gdzie miłość, którą Bóg umieścił w stworzeniu, może wreszcie promieniować bez przeszkód, musi dokonać tego gestu Symeona i Anny, zanim odejdzie. Starość musi dawać dzieciom świadectwo. To jest dla mnie, to jest jądro, sedno starości. Starość musi dać świadectwo dzieciom o ich błogosławieństwie. Polega ono na wprowadzeniu pięknym i trudnym w tajemnicę przeznaczenia do życia, którego nikt nie może unicestwić, nawet śmierć. Ze świadectw wiary wobec dziecka, dać to świadectwo, to jest siać życie w tym dziecku. Dać świadectwo ludzkości, człowieczeństwa, wiary. I to jest powołanie osób starszych. Dać
dzieciom rzeczywistość, jaką oni sami przeżyli, osoby starsze, jako świadectwo, być świadkiem. To do tego my, starsi, jesteśmy powołani, aby dać świadectwo, aby oni to potem nieśli dalej. Świadectwo osób starszych jest wiarygodne dla dzieci. Młodzież i dorośli nie są w stanie uczynić go tak autentycznym, tak czułym, tak przejmującym, jak potrafią to uczynić osoby starsze, dziadkowie. Kiedy człowiek starszy błogosławi życie, które wychodzi na jego spotkanie, odkładając na bok wszelkie rozgoryczenia do życia, które odchodzi, nie można się temu oprzeć. Nie jest go rozgoryczony tym, że czas mija, że ma odejść, ale z tą radością dobrego wina, które stało się tak dobre poprzez właśnie te wszystkie lata. Świadectwo osób starszych łączy w sobie okresy życia i miary czasu, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Oni nie są tylko pamięcią, są też obecnością, są też zapowiedzią, obietnicą. Bolesne i szkodliwe jest postrzeganie okresów życia pojmowanych jako światy oddzielone, konkurujące ze sobą, z których każdy próbuje żyć kosztem drugiego. Tak nie można, tak nie dojdziemy nigdzie. Ludzkość jest starożytna, bardzo starożytna, jeśli spojrzymy na zegar czasowy, ale Syn Boży, który narodził się z niewiasty, jest pierwszym i ostatnim w każdym czasie. Oznacza to, że nikt nie jest poza Jego odwiecznym zrodzeniem, poza Jego cudowną mocą, poza Jego miłującą bliskością. Przymierze starców i dzieci ocali ludzką rodzinę, gdzie dzieci, młodzi rozmawiają ze starszymi. Tam właśnie jest przyszłość. Jeśli nie ma tego dialogu między starszymi i młodymi, tam nie widać jasno przyszłości. Przymierze między starszymi i dziećmi zbawi ludzkość. Czy moglibyśmy przywrócić dzieciom, które muszą nauczyć się rodzić, czułe świadectwo starszych, którzy posiadają mądrość umierania? Czy ta ludzkość, która przy całym swoim postępie wydaje się nam młodzieńcem urodzonym wczoraj, będzie w stanie odzyskać łaskę starości, która podtrzymuje perspektywę naszego przeznaczenia? Śmierć jest z pewnością trudnym fragmentem życia. Dla każdego z nas to jest trudny moment. Wszyscy musimy go przejść, ale to nie jest łatwe. Ale także jest przejściem, które zamyka czas niepewności i odrzuca zegar. To jest trudne, bo piękno życia, które nie ma już terminu ważności, właśnie wtedy się rozpoczyna. Ale rozpoczyna się od tej mądrości tego mężczyzny, tej kobiety starszych, którzy są zdolni do dania młodym świadectwa. Pomyślmy o dialogu, o przymierzu między starszymi i dziećmi, między starszymi i młodymi. I starajmy się, aby ta więź nie została przerwana, aby starsi mieli tę radość rozmawiania, wyrażania się wobec młodych i aby młodzi szukali starszych, aby nabywali od nich tej życiowej mądrości. Dziękuję. I teraz, drodzy Państwo, usłyszymy streszczenie tej katechezy w kilku językach, jak to zwykle bywa podczas środowych audiencji generalnych. Très saint père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets,
et autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, le rêve prophétique de Daniel que nous avons entendu évoque une vision mystérieuse et éclatante de Dieu, représentée sous les traits d'un vieillard, l'ancien des jours. La vision est reprise dans le livre de l'Apocalypse, où le Christ ressuscité est présenté comme Messie, prêtre et roi, éternel, omniscient et immuable. Dans les églises orientales, la fête de la rencontre avec le Seigneur célébrée le 2 février met en évidence la rencontre de l'humanité, représentée par les vieillards Siméon et Anne, avec le Christ Seigneur, le Fils éternel de Dieu fait homme. Le geste de Siméon, prenant l'enfant Jésus dans ses bras, est l'icône la plus belle de la vocation particulière de la vieillesse. Présenter les enfants qui viennent au monde comme un don ininterrompu de Dieu, sachant que l'un d'entre eux est le Fils unique, engendré avant tous les siècles. L'alliance des personnes âgées et des enfants sauvera la famille humaine. Saura-t-on restituer aux enfants le tendre témoignage des personnes âgées qui possèdent la sagesse de mourir? Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka francuskiego. Bracia i siostry, śmierć z pewnością jest przejściem trudnym naszego życia, ale umiejmy nauczyć się od starszych, którzy pokazują nam jasno horyzont naszego przeznaczenia, który otwiera się na życie najpiękniejsze, które już potem nie przemija. Niech wam Bóg błogosławi. En français, en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les pèlerins de langue française. Frères et sœurs, la mort est certainement un passage difficile de la vie. Mais sachons apprendre des anciens qui tiennent ferme l'horizon de notre destinée, qu'elle ouvre sur la vie plus belle encore qui n'aura pas de fin. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on old age, in the light of God's Word, we now turn to the mysterious figure of the Ancient of Days, presented in a vision of the prophet Daniel and echoed in the book of Revelation. This image of God the Father, venerable in age and authority, expresses God's transcendence, his eternity, and his constant care for this world and its history. The figure of the one like a son of man is a prophecy of Jesus, the eternal Son of the Father, sent into our world for our salvation. At his presentation in the temple, the child Jesus was embraced by Simeon and Anna, two elderly people who recognized in him the long-awaited fulfillment of God's promises. The presence of the aged couple speaks to us of the special vocation of the elderly, to welcome the young into our world, to celebrate their lives as a blessing, and to testify to the unity of the different generations in the unfolding of God's saving plan. The elderly play an indispensable role in helping the young to mature in wisdom, rooted in continuity with the past, and looking ahead to the future of hope that God, the Ancient of Days, opens up before us all. The Holy Father will now greet us in Italian. Pozdrawiam pielgrzymów języka angielskiego obecny na dzisiejszej audiencji. Na was i nad waszymi rodzinami przyzywam radości i pokoju Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Niech wam Bóg błogosławi.
I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die geheimnisvolle und zugleich strahlende Vision des weißhaarigen, hochbetagten im Traum des Propheten Daniel findet im Neuen Testament in der geheimen Offenbarung seine Entsprechung. Dort ist es der Menschensohn, der mit strahlend weißem Haar inmitten von 7 Leuchtern steht. In der Antike galten die weißen Haare als Symbol für eine lange Zeit, für eine unergründliche Vergangenheit und eine ewige Existenz. Die Bilder des Weißhaarigen weisen auf die Verbundenheit der Lebensalter und auf die besondere Berufung des Alters hin, die Kinder, die zur Welt kommen, als Segen und ununterbrochenes Geschenk Gottes an die Menschheit zu sehen. Das Alter gibt den Kindern ein Zeugnis dafür, dass Vergangenheit und Zukunft im Leben zusammengehören. Es ist tragisch, wenn die verschiedenen Generationen in verschiedenen Welten leben, oft auf Kosten der anderen. Wie kann eine Menschheit, die mit ihrem Fortschritt nur einem von kurzem geborenen Jüngling gleicht, die Gnade eines Älterwerdens wiedererlangen, das seine Grenzen kennt und zugleich das Bewusstsein unserer Bestimmung als Menschen wach hält? Die Antwort gibt uns die Offenbarung. Der Sohn Gottes, der aus einer Frau geboren wurde, ist der Erste und der Letzte für jede Zeit. Keinem Menschen will er seine liebevolle Nähe entziehen. Das Schöne des Lebens ist es, dass es keine Ablauffrist hat, dass es eben immer neu in Christus beginnt. Kieruję serdeczne pozdrowienie do pielgrzymów języka niemieckiego. Starajmy się umocnić w naszym codziennym życiu to przymierze między starszymi i młodymi dziećmi, które ratuje ludzką rodzinę. Niech Bóg błogosławi Wam i Waszym bliskim. Den Pilgern deutscher Sprache. Streben wir danach in unserem alltäglichen Leben jene Allianz zwischen Alten und Jungen zu stärken, welche die menschliche Familie rettet. Gott segne euch und eure Lieben. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín, después su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Mm.
Queridos hermanos y hermanas, hoy en la catequesis reflexionamos sobre un sueño profético narrado en el libro de Daniel. Los diversos símbolos nos hacen ver la relación entre la teofanía, o sea, la manifestación de Dios, y el ciclo de la vida. Dios es Señor del tiempo y de la historia. Por un lado, se nos presenta la imagen de un Dios anciano, particularmente cuando se habla de sus cabellos que eran como la lana pura. Y por otro lado, vemos su fuerza y su belleza representadas en el fuego. Estamos delante del misterio de la eternidad de Dios. Conviven en Dios lo antiguo y lo nuevo. Por eso el testimonio de los ancianos es un don auténtico, es una verdadera bendición para los niños. La alianza de los mayores con los más pequeños salvará a la familia humana. Las etapas de la vida no son muchos separados que compiten entre sí, sino más bien son una alianza que une pasado, presente y futuro, dando a la humanidad fuerza y belleza. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego. Prośmy wstawiennictwa błogosławionej Dziewicy Maryi Niebowziętej, abyśmy zawsze mogli kontemplować tajemnice życia i śmierci z oczami zwróconymi ku wieczności. Niech Wam Bóg błogosławi. Bardzo dziękuję. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções de seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. As palavras da profecia de Daniel que escutamos são retomadas no livro do Apocalipse para falar de Cristo ressuscitado, que venceu a morte e vive para sempre. O eterno Filho de Deus feito homem, representado nessa figura humana de cabelos brancos, assume na sua eternidade todas as idades do ser humano e todas as dimensões do tempo. Esse encontro de Cristo com a humanidade manifesta-se admiravelmente na festa litúrgica da apresentação do Senhor, dia 2 de fevereiro, quando os anciãos, Simeão e Ana, recebem Jesus no templo. Ali, vê-se o Filho de Deus nos braços de um idoso que o abençoa. O gesto de Simeão é a imagem mais bela da especial vocação da velhice, que é apresentar as crianças como dom ininterrupto de Deus. É maravilhoso ver um idoso abençoar uma criança sem qualquer ressentimento pelas próprias debilidades. Também hoje, os ídolos devem repetir o gesto de Simeão, os idosos, desculpem, devem repetir o gesto de Simeão e Ana, abençoando nos seus braços as crianças, introduzindo-as no mistério da vida sem fim a qual estamos destinados. É essa aliança entre idosos e crianças que salvará a família humana. Agora o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos em língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Drodzy pielgrzymi języka portugalskiego, witajcie.
Ten letni czas, który jest dla wielu czasem wakacji, niech będzie dla wszystkich okazją do przybliżenia się jeszcze bardziej do Jezusa Chrystusa. Niech On położy swoją rękę na waszych ramionach, niech nam dodaje odwagi, niech nas ożywia do szukania Go w osobach starszych i ubogich. Niech Maryja Wniebowzięta strzeże nas w tej drodze wiary. Niech wam Bóg błogosławi. Eis a tradução de suas palavras. Caros peregrinos de língua portuguesa, bem-vindos. Esse período de verão, para muitos, um tempo de férias, seja para todos nós uma oportunidade de maior aproximação a Jesus Cristo. Ele põe a sua mão sobre nós, fortalece-nos e anima-nos a procurá-lo nos idosos e nos pobres. Que Nossa Senhora da Assunção nos guarde neste caminho de fé. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة، سنرتل معاً صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم على الشيخوخة التي هي ضمان وطمأنينة لبلوغ هدف الحياة التي لن تموت أبداً وقال كلمات حلم دانيال النبوية التي أصغينا إليها في القراءة من سفر دانيال فيها رؤية عن الله غامضة ومشرقة في الوقت نفسه وتكررت تلك الكلمات نفسها في بداية سفر الرؤيا وتشير إلى يسوع القائم من بين الأموات الذي ظهر للرائي على أنه المسيح والكاهن والملك والأزلي والعليم والثابت الذي لا يتغير إن الإشارة إلى الشعر الأبيض في سفر الرؤيا هو دلالة على الرمز القديم لزمن طويل جداً ولماض صحيق ولوجود أبدي وصورة الله قديم الأيام بشعر أبيض ليست رمزاً لا معنى له إنما هي صورة من الكتاب المقدس فيها نبل وحنان وحكمة وقال قدسته شهادة كبار السن صادقة بالنسبة للأطفال ولا يستطيع الشباب والبالغون أن يقدموا شهادة مثل شهادتهم أصيلة حنونة ومؤثرة وهي تجمع بين أعمار الحياة وأبعاد الزمن نفسه الماضي والحاضر والمستقبل إنه لأمر مؤلم أن نرى أن البعض ينظرون إلى أعمار الحياة على أنها عوالم منفصلة متنافسة وكأن كل عمر يحاول أن يعيش على حساب الآخر البشرية قادمة جداً إذا نظرنا إلى زمن الساعة لكن ابن الله المولود من امرأة هو الأول والآخر في كل زمن ولا أحد يخرج عن جيله الأبدي وقوته التي هي غاية في الجمال وعن قربه وحبه والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية Zdrawiam wiernych języka arabskiego.
Przymierze osób starszych i dzieci zbawi ludzką rodzinę. Dlatego starość powinna dać świadectwo dzieciom o swoim błogosławieństwie. Ona polega na ich wprowadzeniu, pięknym i trudnym, do tajemnicy przeznaczenia do życia, które nikt nie może zniszczyć, nawet śmierć. Niech Pan wam wszystkim błogosławi i chroni od wszelkiego zła. تحالف كبار السن مع الأطفال ينقذ العائلة البشرية لذا يجب على الشيخوخة أن تقدم للأطفال شهادة بركتهم تقوم بتنشئتهم الجميلة والصعبة على سر غاية الحياة التي لا يمكن لأحد أن يقضي عليها ولا حتى الموت بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, wizja z proroczego snu Daniela w Apokalipsie została odniesiona do Jezusa Zmartwychwstałego, który mówi: przestań się lękać, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. W ten sposób znika ostatnia bariera strachu i udręki, jaką zawsze wzbudzała teofania. Żyjący nas uspokaja. On również umarł, ale teraz zajmuje przeznaczone dla niego miejsce, pierwszego i ostatniego. Pozwala nam to lepiej zrozumieć związek teofanii z cyklem życia, czasem historii, panowaniem Boga nad światem stworzonym. Ten aspekt ma związek ze starością, co ukazuje spotkanie starców Symeona i Anny z Chrystusem i wzięcie go w ramiona. Gest Symeona pokazuje, że starość musi dawać dzieciom świadectwo o ich błogosławieństwie. Polega ono na wprowadzeniu w tajemnicę przeznaczenia do życia, którego nikt nie może unicestwić, nawet śmierć. Kiedy człowiek starszy błogosławi życie, które wychodzi na jego spotkanie, odkładając na bok wszelkie rozgoryczenie, od osób starszych łączy się w sobie okresy życia i miary czasu. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Przymierze starców i dzieci ocali rodzinę ludzką. Trzeba przywrócić dzieciom czułe świadectwo starszych, którzy posiadają mądrość umierania. Należy odzyskać łaskę starości, która podtrzymuje perspektywę naszego przeznaczenia. Śmierć jest trudnym fragmentem życia, ale także przejściem, które zamyka czas niepewności i odrzuca zegar, bo piękno życia, które nie ma już terminu ważności, zaczyna się właśnie wtedy. Za chwilę Ojciec Święty pozdrawi nas Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polacchi. In questi giorni migliaia di pellegrini si recano a piedi al santuario di Jasna Góra, pregando per la pace e la riconciliazione del mondo. Tra di loro ci sono molti ucraini che hanno trovato nel vostro paese una casa ospitale. Fidiamo il destino dell'Europa e del mondo alla Madonna Nera. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach tysiące pielgrzymów przybywa pieszo do sanktuarium na Jasnej Górze, modląc się o pokój i pojednanie na świecie. Jest wśród nich wielu Ukraińców, którzy znaleźli gościnny dom w waszej ojczyźnie.
Zawierzajmy Czarnej Madonnie losy Europy i świata. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle. Come stai? Come ti chiami? Ti piace stare qui? Accomodati. Słyszymy taki dialog z chłopcem, który podszedł do Ojca Świętego. I fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà. E pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. No? Nell'udienza parlavamo del dialogo fra vecchi e giovani. Starszymi i młodymi. Questo è stato coraggioso questo. I tutaj ten chłopiec jest odważny. Rimane tranquillo, Jest sobie, stoi spokojnie. Rivolgo un cordiale benvenuto. Kieruję serdeczne pozdrowienia pielgrzymów języka włoskiego. Pozdrawiam pracowników, studentów, uczelni z różnych krajów, którzy uczestniczą w dniach spotkania zorganizowanego przez dzieło Giorgio Lapira, polityk włoski. Drodzy przyjaciele, zachęcam Was do przejścia drogami dialogu i konfrontacji, aby budować świat pełen pokoju. Pozdrawiam szczególnie serdecznie siostry Niepokalanej, Matki Bożej Niepokalanej. One były w kurii w Buenos Aires, znam je bardzo dobrze, które obchodzą kapitułę generalną. Drogie siostry, przyzywam nad wami obfitych darów Ducha Świętego i zapęcam Was do współpracowania hojnego w ewangelizacji, szczególnie na rzecz młodych pokoleń i osób najsłabszych. I módlmy się też o powołania. Idę moją myślą, również jak zawsze, na Ukrainę. Nie zapominajmy o tym umęczonym ludzie. I wreszcie idę myślą, jak zawsze, do osób starszych, do chorych, do młodych, do nowożeńców. Uroczystość Wniebowzięcia, którą kilka dni temu celebrowaliśmy, zaprosiła nas do życia z zaangażowaniem w drogę chodzenia drogami tego świata, nieustannie skierowanymi ku dobrom wiecznym. Maria niech nam pomaga, każdemu z nas, do położenia w centrum naszego życia, na pierwszym miejscu, Chrystusa i Ewangelii. Wszystkim błogosławię. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tu. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I kończymy tę audiencję z tym pięknym obrazem, który dobrze ilustruje treść dzisiejszej katechezy. To przymierze między starszymi i dziećmi i młodym pokoleniem. Ten chłopiec, który podbiegł do Ojca Świętego i spokojnie sobie stał przez dużą część audiencji dzisiejszej. Dobiega końca dzisiejsza audiencja generalna. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny udział w tej audiencji. Życzę wszystkim błogosławionego dnia. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.